Arek, a powiedz mi, podobno lubisz, i to już wiem od kogoś innego, wyżej rangą, gorzej ubrany, ale wyżej rangą. Chociaż nie, na Wałka dobrze się ubierę. Czy to prawda, że ty po treningu lubisz sobie zostać, żeby jeszcze poćwiczyć? Mhm. Taki trochę kujonik. Panie trenerze, nie gaście, jeszcze se pokopię. No dokładnie. Co ale, czemu, ale co, ćwiczysz strzelanie do bramki? Znaczy nie, po prostu... Przestań się tak śmiać, na litość boską. On tu siedzi. Przepraszam mnie. On tu siedzi, jego to boli. Czy myślisz, że on w ciebie nie trafi? Mogłoby być ciężko. Teraz spróbujmy, mamy piłeczkę, wycelujemy. No. Tak naprawdę sam trening czasami nie jest aż tak... aż tak piękną, super rzeczą czasami, bo po prostu robimy rzeczy takie jak taktyka, które czasami nie są ulubionymi rzeczami piłkarza. Nudne, rytualne ćwiczenia, tak? Czasami są, może nie nudne, rytualne, ale czasami się zdarzają ćwiczenia, które po prostu zawodnicy nie lubią. I po prostu ja jestem taką osobą, która po treningu lubi zostać i robić to, co po prostu kocham. Czyli ale co robisz wtedy? Strzelać. Strzelać. Ćwiczyć strzały. Ale czy po każdym strzale krzyczysz gol? Nie, ale kocham jak po prostu piłka wpada do siatki. Ale poczekaj, naprawdę zostajesz sam, bo to jest... Chcę ci powiedzieć, że ja widzę trochę takiego małego, 6-letniego chłopca, który po prostu jakby, wiesz, jakby nasyca się swoim spełnionym snem. Nie wiem, czy dobrze... Znaczy cały czas mam gdzieś w środku tego małego chłopca, który lubi grać w piłkę, kocha to robić i kocha... Jakby chcę dalej spełniać swoje marzenia. Ale Arek, tak... Myślę, że jak to gdzieś zagaśnie we mnie w środku, to będzie czas, żeby kończyć, także... No gdzie, błagam cię, w twoim znaczy, wielkim... Nie, ja mówię, że jeśli kiedyś w przyszłości to zagaśnie, to myślę, że to będzie taki moment, w którym będę musiał kończyć karierę, bo nie, jakby nie będę widział radości w tym, co robię. A jeśli przestań widzę radość... mówić o takiej... To tak jakbym mówił, wiesz, bo ja któregoś dnia umrę. No nie mówi się o takich rzeczach, no. W pierwszym odcinku... Ale jeszcze dużo czasu, 24 lata mam, Kuba. No to prawda.